Państwa, największą sensacją ostatniego tygodnia jest niewątpliwie rewolucja pałacowa w partii pod słynnym tytułem Polska jest najważniejsza. Z tajemniczych powodów przewodniczącą partii przestała być pani Joanna Kluzik-Rostkowska. Został pan Paweł Kowal, w związku z tym bojaźń i drżenie ogarnęło cały świat. Może nie cały świat, bo świat ma inne trochę zmartwienia, ale w każdym razie, gdyby tak czytać media i przeglądać i gazetę wyborczą, i telewizję, i różne portale internetowe, to można by odnieść wrażenie, że świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na to, co zrobi pan poseł Jan Filip Libicki. Bo pan poseł Jan Filip Libicki ostatnio jest wszędzie go pełno, tak jak w tej pieśni na pobożnej Jana Kochanowskiego, wszędzie go pełno i w Gazecie Wyborczej udziela wywiadów na prawo i lewo, i w Onecie, i w innych pismach, i w telewizjach, i w rozgłośniach postępowych. I nic dziwnego, że świat po prostu wstrzymuje oddech i mieliśmy czekać do piątku, ale pan poseł Jan Filip Libicki zlitował się nad udręczonym światem. I ogłosił, że występuje z Polska jest najważniejsza i pozostanie posłem niezależnym. Myślę, że długo o tym posłem niezależnym nie pozostanie. Jak to mówią, dłużej klasztora niż przeora. Los posłów niezależnych w kampanii wyborczej jest godzien pożałowania. Także wydaje mi się, że tutaj poseł Jan Filip Libicki na pewno tej piosenki nie pamięta, bo to Danuta Rin śpiewała ją wtedy, kiedy lansowała tę piosenkę, wtedy, kiedy on jeszcze Kotki 2, ale to być może, że to słowa prorocze się okażą, bo Danuta Rin śpiewała odejdę, obejmę dozorcostwo. Także wszystko jest możliwe. Jedna rzecz wydaje się pewna. Nie wiem, czy w tej sytuacji pan poseł Jan Filip Libicki będzie nadal forsował projekt ustawy wymierzony w Radio Maryja, bo jak państwo pamiętacie, główną inicjatywą parlamentarną pana posła Libickiego był projekt ustawy, który zmierzał do przekształcenia Radia Maryja w taką Mädchen für alles, to znaczy dziewczynę dla wszystkich, żeby wpuszczała na antenę również Sojusz Lewicy Demokratycznej pana Janusza Palikota, i oczywiście pana posła Jana Filipa Libickiego, który by tam swoje racje wykładał. Niestety ojciec Rydzyk zignorował te umizgi, w związku z tym pan poseł próbował zmusić go do tego na drodze ustawowej. Zobaczymy, jakie będą losy tego projektu ustawy, czy Polska jest najważniejsza, nadal będzie to popierać. Podobno za 3 posłów się podpisało pod tą ustawą, więc zapowiada się nieźle, ale zobaczymy, wszystko jest możliwe.